ma swoją barwę głosu, która jest mu dana jakby dana jest mu od urodzenia, która zależy od jego budowy fizjologicznej, aparatu głosowego. Ja słyszę, no, jaką kto ma barwę i słyszę też na przykład, co mnie w danym wokaliście albo w danym śpiewie w jakiś tam sposób drażni. Na przykład, jeżeli ktoś ma za ostre brzmienie, to wtedy się mu trochę łagodzi, wyrównuje. Dobrze, żeby nie było A, tylko A. Tak jak mówisz, A, mama. Cieszę się, że tu trafiłam, ponieważ ciągle się rozwijam jako nauczyciel, pedagog. Dziecięcy odjazd muzyczny jest to zespół wokalny dla dzieci w wieku 7-11 lat. Są zajęcia w grupach. Dzieci śpiewają sobie tutaj wspólnie, uczą się współpracy. Wszystkiego najlepszego, radość i szczęścia, moc, słoneczka wesołego, piękny są noc. Już widać różnica między tym, co było wcześniej, a tym, co jest teraz. I szczere kule też, wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz, wszystkiego, czego chcesz. Myślę, że ktoś, kto ma jakikolwiek słuch, wychwyci to. Czytaj, skoro śpisz, bo potem będziesz wstydz. Zobaczymy się poprawnej dykcji. No i pracujemy nad interpretacją piosenki. To jest wokalistów, szuka jakiegoś swojego stylu. Jedni lubią śpiewać poezję śpiewaną, inni się specjalizują w muzyce jazzowej, jeszcze inni śpiewają piosenki pop. Jest wiele talentów innych, prawda? I tu nie chodzi o to, żeby one faktycznie, nie wiem, od razu miały presję bycia gwiazdą. Wręcz przeciwnie, bo te zajęcia są zajęciami, które niezależnie jaki zawód będą wykonywały dzieci w przyszłości, będą miały słyszeć, będą czułe na muzykę, nie będą bały się własnego głosu, będą chętnie występować publicznie, niekoniecznie śpiewając, przecież można być świetnym mówcą. Każde dziecko, które ma jakiś słuch i chęci do śpiewania, do pracy, tutaj jest bardzo mile widziane.